Cześć! Chciałabym opowiedzieć Wam o projekcie, który realizujemy w grze Minecraft. Gra Minecraft jest grą, w której można wybudować wszystko, co przyjdzie nam do głowy. Możemy wykorzystać do tego różne bloki, zaczynając od sześciennych pełnych bloków, półbloków i schodków. Oprócz tego mamy do dyspozycji szkło w różnych kolorach, w formie pełnych bloków i w formie szyb. Mamy też różne drzwi, skrzynki i inne przedmioty codziennego użytku. Oczywiście tych bloków są różne rodzaje, nie tylko jeden, tak jak pokazałam, akurat na przykład wzięłam drewno, ale mamy też cegły, mamy też na przykład piaskowiec i różne inne kolorowe bloki. Celem projektu jest odwzorowanie miast i wsi naszego województwa. Zaangażowaliśmy się w realizację tego projektu my, czyli studenci humanistyki drugiej generacji z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Realizujemy ten projekt w trzech etapach. Pierwszym etapem było stworzenie mapy województwa, drugim etapem było zbudowanie przez nas 15 najbardziej charakterystycznych zabytków z całego województwa, a trzeci etap właśnie trwa. Budujemy razem z użytkownikami mapy na serwerze nowe zabytki i organizujemy różne eventy, na przykład konkurs łuczniczy, quiz przyrodniczy, mapa escape, parkour. By przemieszczać się między miastami, wystarczy wpisać /warp i mamy listę wszystkich możliwych lokacji, do których możemy się teleportować. Część z Was zapewne zauważyła, że opowiadając o projekcie, tam wokół Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy, tak wygląda ona na naszym serwerze. Jeśli chcecie zobaczyć wszystkie zabytki, które są na naszym serwerze, zapraszamy. Adres znajdziecie w opisie filmiku.